Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do rozważenia Słowa Bożego. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. Bardzo częsty motyw biblijny. Góra jako miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Zresztą także w innych kręgach kulturowych sakralny wymiar wzniesień, pagórków i gór jest bardzo rozpowszechniony. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wątpliwości mogły budzić wyobrażenia na temat tego, jak miały wyglądać czasy mesjańskie. Niektórzy liczyli na to, że zmartwychwstanie Mesjasza będzie równoznaczne ze zmartwychwstaniem innych sprawiedliwych. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Nauczanie, czyli czynienie uczniów, miało być tylko podobne do praktyki ówczesnych rabinów. Ci bowiem nauczali po to, by zdobyć uczniów dla siebie. Apostołowie mają to czynić dla Jezusa. Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Czynienie uczniami dokonywało się przez chrzest nawrócenia oraz nauczanie przykazań, jakie zostawił Jezus. Dzieło pozyskiwania nowych wyznawców różniło się od podobnej praktyki żydowskiej tym, że nawróceni na chrześcijaństwo mieli bezpośredni dostęp do Mistrza, czyli do Jezusa. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Literatura żydowska tylko Boga nazywała wszechobecnym. Twierdzenie Jezusa o Jego stałej obecności i włączenie Jego imienia do formuły chrztu jest proklamacją bóstwa Jezusa. Jezus misję szerzenia Królestwa Niebieskiego pozostawia swoim uczniom. Nie są oni jednak zdani na samych siebie, cieszą się obecnością Pana i Zbawiciela. Historia Kościoła daje wiele dowodów na to, że nie jest on dziełem tylko ludzi. Ci zazwyczaj wiele Kościołowi szkodzą, osłabiając go. Mimo przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych, Kościół istnieje i szerzy naukę Jezusa. Powinniśmy być dumni z tego, że nasza wspólnota od 2000 lat otwiera kolejne pokolenia na prawdę o tym, kim jest człowiek, świat i Bóg. I nie jest prawdą, że trzeba się tylko wstydzić ciemnych kart naszej historii. Tych jasnych, zapisanych złotymi zgłoskami jest o wiele więcej. Nie widać tego w mediach, ale w sercach konkretnych ludzi jak najbardziej.